don't know you, you know me, bitch. What? Diamonds on my neck really make me seasick. Trick at your 10,000, I'm a motherfucking fi- Siemane, ziomale, z tej strony Osama Blanta i witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj mam dla was niestety smutną wiadomość, ponieważ w poniedziałek 6 kwietnia został zastrzelony Mac P. Dawg. Raper miał 24 lata i mogliście go znać chociażby z grupy Shoreline Mafia. Jak podaje strona xxl.com, śmierć Maca nastąpiła kilka godzin po tym, jak inny członek grupy Shoreline Mafia, Phoenix Flexin, ogłosił, że odchodzi z grupy po kolejnym albumie. Phoenix Flexin w mediach społecznościowych podziękował swoim kolegom za współpracę. Dodał również, że chce rozpocząć solową karierę. Wróćmy jednak do tematu odcinka. Maca możemy znać z takich utworów jak chociażby Breakdown, Go Getters, Let Me Know, czy chociażby Half and Half. Zdążył również zadebiutować na World Star Hip Hop kawałkiem Savages. Raper zdążył jeszcze 3 dni temu wypuścić na swoim kanale kawałek Salt Shaker. Kawałek jest całkiem spoko, niestety ma tylko 20 tysięcy wyświetleń. W opisie macie do niego link, obczajcie sobie sami. Osobiście moim ulubionym kawałkiem od tego rapera jest kawałek pod tytułem Let Me Know, gdzie na ficie możemy usłyszeć OGZ. Jest to dla mnie strasznie przykra wiadomość, ponieważ miałem w planach nagrać fakty i ciekawostki o Shoreline Mafia. Nie spodziewałem się jednak, że wcześniej nagram odcinek o śmierci jednego z jej członków. W opisie macie linki do wszystkich materiałów, obczajcie sobie sami. W tym materiale to by było na tyle. Siemano.